Zdaje nam się, czy ten czwartoklasista stał się jeszcze wulgarniejszy. Witamy w WatchMojo Polska, a dzisiaj odliczamy nasze top 10 najśmieszniejszych momentów Cartmana. Hey, robots don't fart! Now ending fart sequence. Przyjrzymy się tym najbardziej oburzającym, szalonym, czy po prostu najśmieszniejszym scenom z udziałem Erika Cartmana z całej serii Miasteczka South Park. Nie dodamy jednak żadnych piosenek. Jego numery zasługują na własną listę. Cartman to ktoś, od kogo spodziewamy się jak najbardziej niedorzecznych czynów i rzadko kiedy nie udaje mu się nas zaszokować. Jeśli łatwo was urazić, możecie odwrócić wzrok. This Saturday I will go on national television, live. I will say horrible things on the air. Despicable things, and people will call me brave. Numer 10. Krytyk kulinarny. I was thinking of giving this place 5 stars. Really? Yeah, but I'm kind of teetering on 5 stars or 1 star. Oh, no, no. No 1 star, please. What can we do to... I mean, I could probably be persuaded with some free desserts. Kiedy ludzie z miasteczka odkrywają moc, jaką daje recenzowanie na Yelpie, wydaje się, że nikt nie jest w stanie oprzeć się pokusie. Oczywiście z wyjątkiem restauracji, które mają tego dość. All you Yelp reviewers, get the hell out of here! Cartman jako jeden z pierwszych wykorzystał swoją moc, by wyśmiewać nowego dzieciaka w szkole, Dawida. Your parents' restaurant just wasn't up to my standards, David. 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 David, David. David. David, 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 David! I can update this to a 1-star review in 2 seconds, dude! Oczywiście wraz ze wzrostem lokalnych Yelperów jego moce słabną. Cartman prosi o spotkanie Yelperów, by ustawić siebie na samym szczycie. Jednak wkrótce przytłacza go ogromna liczba pojawiających się recenzentów. Hello, my name is I'm here with a being! Is this the right place? Obserwowanie nadużywań Cartmana jest zabawne, ale jeszcze lepiej jest widzieć, jak mierzy się z hordami podobnie upartych recenzentów. Numer 9. Udawanie zespołu Tureta. I've got a golden ticket. Wszyscy wiedzieliśmy, że na takiej liście nie może zabraknąć ofensywnego zachowania Cartmana. Zacznijmy od tego, gdy dowie się o zespole Tureta. Po zobaczeniu kolejnego dziecka z tą chorobą, Cartman udaje, że sam cierpi na zespół Tureta i udaje mu się przekonać zarówno matkę, jak i lekarza. Tourette's syndrome? What is that, mommy? Butthole! Cartman przy każdej okazji obraża antysemicko Kyla i w zasadzie klnie na każdego w swoim życiu. Kyle, watch your language! Widząc radość na twarzy Cartmana, który przeklina bez konsekwencji, szczególnie na bezradnego Kyla, który wie, że to oszustwo, wiemy, że odcinek jest wart obejrzenia. To jeden z najnikczemniejszych momentów Cartmana. Numer 8. Cartman myśli, że jest martwy. Kiedy Cartman popełnia najcięższy grzech, wyjada skórkę z każdego kurczaka KFC, aby dać mu nauczkę, chłopaki zaczynają go ignorować. From now on, let's not talk to him, let's not even acknowledge him. To działa lepiej niż mogli sobie wyobrazić, a Cartman zakłada, że tak naprawdę umarł. Co zostało wzmocnione przez szereg zbiegów okoliczności, w tym jego matkę, która pozornie płacze z powodu jego śmierci, a tak naprawdę zabawia się z hydraulikiem. Wszystko to kończy się jedną z najzabawniejszych i absurdalnych rzeczy, jakie zrobił Cartman. Biegnie do budynku, w którym bandyci przetrzymują zakładników i zaczyna udawać ducha, totalnie myląc bandziorów. What the hell is going on? I have no idea. Yes, it's working. Moment, w którym zdaje sobie sprawę, że nie jest martwy i że wszyscy go ignorowali, jest niezwykle satysfakcjonujący. You told me I was a ghost! But I thought you were one! How stupid are you? Numer 7. Pani Lopez. Niewiele postaci z South Parku zapadło w pamięć tak, jak pani Lopez. Pomalowana ręka Cartmana, która zaczyna dominować miasteczko. To, co zaczyna się jako rywalka Jennifer Lopez, szybko zaczyna żyć własnym życiem. Wait, wait! Lewa ręka Cartmana podpisuje kontrakt z wytwórnią, nagrywa teledyski o pocałunkach o smaku taco i zaczyna zabawiać się, tak to nazwijmy, z Benem Affleckiem. Just like tacos. Taco flavored cheese for my Ben. To kończy się jednym z największych odkryć w całej telewizji. Szokujące odkrycie, że pani Lopez to tak naprawdę oszust Mitch Conner, który ma dość uciekania. Kto mógł to przewidzieć? Wybryki Cartmana są tu równie zabawne, co absurdalne. I am not Jennifer Lopez! I am... Mitch Conner.
Numer 6. Zaklinacz psów oswaja Cartmana. Cartman zawsze ma ręce pełne roboty. I'm sorry, I handcuffed Billy Turner's ankle to the school flagpole. Kiedy jego mama wynajmuje nianie, by pilnowały Erika, ten wysyła je do zakładu dla umysłowo chorych. Pani Cartman zwraca się o pomoc do zaklinacza psów, mając nadzieję, że jego umiejętności pomogą uspokoić Erika. See, the child thinks your world revolves around him because it does. Because everything he does gets a response from you. Yeah, well, I don't see why... Don't look at the child, just keep looking at me. Odcinek bawi na wiele sposobów. Oglądanie, jak Cartman jest tresowany przez Cezara Milana, daje satysfakcję. Tym bardziej, że techniki zaklinacza psów zadziałały tam, gdzie wszystko inne zawiodło. See, once again, I am the one going for a walk. This is about me. The child is lucky enough to come along. Mom, this is degrading! God damn it! Na dodatek prawdziwy Cezar Milan skomplementował odcinek za dokładność w taktyce szkolenia psów. Przy tylu urażonych celebrytach dobrze jest widzieć, że są jeszcze tacy, którzy mogą cieszyć się z ich przedstawienia. Now you can give him a snack. Good, this is really good. Now try a command. Numer 5. Cartman na olimpiadach specjalnych. Sweetie, what is your condition? How should I know? I'm retarded. Prawdę mówiąc, to mimo tylu sezonów, mało kiedy Cartman przegiął tak, jak w tym odcinku. I wanna be in the Special Olympics. Buzie. Postanawia udawać niepełnosprawnego, by móc wziąć udział w olimpiadach specjalnych i zdobyć nagrodę pieniężną w wysokości $1000. Zostaje zniszczony przez dosłownie każdego uczestnika olimpiad, po tym jak założył, że będzie to dla niego pestka. God damn it! To, co zaczyna się jako plan na łatwe pieniądze, zmienia się w Cartmana, który chce zakończyć wydarzenie, a przybywa na samym końcu. Można pomyśleć, że po takiej próbie Cartman nabierze jakiejkolwiek pokory, ale przecież były następne odcinki. For winning the Spirit Award, Eric will receive this gift certificate to Shakey's for $50. Come on up, Eric! Numer 4. Małpi rozum. Look, I got you hooked on monkey phonics. What the hell is hooked on monkey phonics? Pani Cartman, chcąc przygotować syna na konkurs literowania, kupuje Erikowi urządzenie mające pomóc mu wygrać. Normalnie nie jest to specjalnie ciekawe, ale tu za urządzenie robi żywa małpka z perkusją. Hey, this is easy. I'm gonna win the spelling bee for sure, man. Małpka zapowiada się na asa w rękawie Cartmana podczas konkursu. Jej gra na perkusji pomaga mu w literowaniu. Ich interakcje doskonale się sprawdzają, szczególnie gdy małpka patrzy na niego i czeka, aż zacznie pisać. Jednak najmocniejszym momentem jest ten, gdy podczas konkursu przychodzi kolejna Cartmana i przerasta go pierwsze słowo. Krzesło. Małpka nie współpracuje, bo jest zbyt zajęta czymś innym. Do tego furia Cartmana i pogoń za małpką. Klasyka. Get over here, you son of a bitch, phonics monkey! Numer 3. Casa Bonita. Cartman zrobi wszystko, by dostać to, czego chce, realizując swe cele kosztem innych. Widać to w pełni, gdy Kyle mówi, że jedzie do restauracji Casa Bonita i zabiera ze sobą Stana, Kennego i Buttersa, zamiast Erika. Butters? You're gonna take that butthole? Why? Because Butters isn't a total dick to me! I have never been a dick to you! Cartman przeprasza za swoje zachowanie, ale warunek jest taki, że pojedzie dopiero wtedy, gdy Butters nie będzie mógł. Co robi? Zamyka Buttersa w schronie i wmawia mu, że w ziemię uderzył meteoryt, a na zewnątrz żyją radioaktywne kanibale. Now Butters, listen! No matter what happens, no matter what you hear, do not come out! If I don't make it back in time with the others, then it will be up to you to repopulate the earth. Kiedy ludzie dowiadują się o jego planie i wzywają policję, Cartman szaleńczo pędzi przez Casa Bonita, kończąc bieg ze skakiwaniem ze sztucznego wodospadu. Warto było? Totally. Numer 2. Mam władzę. I'm a cop and you will respect my authority! Po tym, jak funkcjonariusz Bar Brady odchodzi z policji przez swój analfabetyzm, zachęca chłopców do nauki czytania. Cartman postanawia wziąć sprawiedliwość w swoje ręce i zaczyna patrolować ulicę na trójkołowcu, zatrzymując ludzi za przekraczanie prędkości i bijąc ich pałką, gdy nie są posłuszni. Najbardziej ikoniczna część odcinka dotyczy pamiętnego cytatu Cartmana, który powtarza, gdy ktoś go nie słucha. Respect my authority! Cartman, zachowujący się jak glina i grubo nadużywający władzy, nigdy się nie zestarzeje. On ma władzę. Pamiętajcie o tym. No, no, that's not how you uphold the law! But he is not listening to my authority! Zanim przedstawimy wam najśmieszniejszy moment z udziałem Erika Cartmana, oto kilka wyróżnień. Oh, Kyle! What are you doing to my boss? Whatever, whatever, I'll do what I want. Oh, whatever, you ain't tough, ho. I run with gangs. Oh, yeah? I run with 12 gangs. You boys both have the virus, are you sure? We're not just sure, we're HIV positive.
Quite awesome-o. I'd also like some celery sticks chopped up 2 inches long with peanut butter and raisins on top. Suck my balls, Kyle. Without sustainable and ethical food choices now, we're proving to be no... Zanim przejdziemy dalej, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków. Numer 1, czyli z państwa Tenormenów. Nasz numer 1 to bez wątpienia najniesławniejsza scena Cartmana. Po tym jak dał się namówić na kupno włosów łonowych, wyszkolił kucyka i przyrządził chili z włosami. Można pomyśleć, że rywalizacja Erika i Scotta Tenormena nie może być gorsza. A jednak, Cartman nie tylko ślubuje zemstę, ale dopełnia jej w jednym z najnikczemniejszych i najbardziej diabolicznych wątków w historii telewizji. Yes, it is the most genius plan ever! Scott Tenorman is going to wish he never met me! Nie poprzestaje na poniżaniu ośmioklasisty. Zamiast tego organizuje morderstwo rodziców Scotta, kroi ich na drobne kawałki i gotuje razem z chili, które następnie Scott nieświadomie zjada. Do you like it, Scott? I call it Mr. and Mrs. Tenorman chili. Oh my god! Erik posuwa się tak daleko, że zlizuje wciąż płynące łzy z twarzy rywala. Oh, let me taste your tears, Scott. Your tears are so yummy and sweet. Po latach scena wciąż jest równie szokująca jak w dniu emisji. To było mocne, a Cartman wyjaśniający swój diaboliczny plan widocznie przerażonym kolegom to niezapomniany widok. After a night with the hacksaw, I was all ready to put on my chili con carnival, so that I could tell you personally about your parents' demise. Zgadzacie się z naszą listą? Sprawdźcie inne filmy na naszym kanale, zasubskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków.